Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Piętpi, czyli pytania i podpowiedzi. Dzisiaj pytanie od Dead Net Court, czyli od martwego przewodu sieciowego, tak by to trzeba było przetłumaczyć. Taki jest podpis pod tym pytaniem, ale już przechodzę do pytania. Moje pytanie. Kiedy używanie wulgaryzmów to grzech? Co z cytowaniem? Czy czasami nie lepiej przekląć niż tłumić emocje? Może troszkę warto by jeszcze rozszerzyć ten temat. Spróbuję bardzo konkretnie na to odpowiedzieć. Jak to jest z używaniem wulgaryzmów, ale tak naprawdę mówimy o przeklinaniu, o złorzeczeniu. To pamiętam, jak było to dla mnie zaskakujące, bo w ten sposób się wcześniej nad tym nie zastanawiałem, ale zaraz po święceniach trafiłem na dyżur na wiktorówki w górach, w Tatrach i tam przychodzili górale czasami do spowiedzi i się właśnie spowiadali w taki sposób, że klonem na łowce, że złorzeczyłem drugiemu, bliźniemu, przeklinałem, mówiłem brzydkie słowa. I tak mówię, to nie jest to wszystko to samo, bo ja wcześniej tylko słyszałem klołem na przykład, nie? Że tak się ludzie spowiadali, na przykład w Krakowie. A tutaj to rozróżniali. I to przyznam, że bardzo mi pomogło w rozumieniu tego, co się może kryć za takim słowem, na przykład przeklinałem albo używałem wulgaryzmów, co to właściwie znaczy. I może trzeba to dopowiedzieć, że można wypowiadać wulgarne słowa na przykład, nie? Nie chcę cytować. Można kląć, ale też przeklinać, czyli rzucać jakieś przekleństwa na drugiego. To też jest związane ze złorzeczeniem, czyli na przykład, że można życzyć komuś czegoś złego, czyli żeby mu się coś tam stało. I tu nawet nie trzeba używać wulgaryzmów, ale rzeczywiście też można. Też rzucać na kogoś jakąś klątwę. To już jest raczej związane z czarami, wróżbami i tak dalej. Można kogoś też potępiać, złorzecząc mu na przykład, pomstować na kimś, czyli jakoś szukać pomsty, no i przeklinać kogoś, coś, na przykład jego los. Pewnie jeszcze można by coś tutaj porozróżniać, ale zobaczcie, jak dużo jest takich rzeczy, które może się kryć, czy które mogą się kryć za tym jednym słowem czasami, z którego się na przykład spowiadamy. A to znaczy, że możemy być nieświadomi tak naprawdę, co my robimy, że tak to nam wypływa z ust na przykład, ale co to robi? Jaka jest za tym intencja? I tym samym, czy to jest świadome i dobrowolne, jeżeli już mówimy to w kontekście grzechu? No bo jeżeli jest pytanie, czy używanie wulgaryzmów, czy tak jak wszystko to wcześniej wymieniłem, to jest grzech, to grzech jest wtedy, kiedy ja to robię świadomie i dobrowolnie. Czasami jakimś amoku albo coś się mi przydarzy, nie wiem, obleję się czymś, czy się oparzę, czy no i robię to w afekcie, prawda? Więc trudno, żeby nazywać to grzechem. Co nie znaczy, że nie jest wypowiadane, co nie znaczy, że jakoś nie wpływa też na innych, którzy to słyszą. Niektórzy się spowiadają, a klołem, ale po cichu, tak żeby nikt nie słyszał. Czyli tak niby dla siebie i czy to jest grzech, czy nie. No, dużo tu zależy właśnie od mojego nastawienia, od mojej intencji. Co za tym tak naprawdę stoi? Nie tylko to, co wypowiadają moje usta, ale jak to jest w moim umyśle, pragnieniu, w moim sercu. I nie wiem, może czasami to trzeba troszkę też rozśmieszyć, żeby tak się tym nie spiąć za nadto, że to jest jakiś taki straszny grzech.
czasami, jak to jest właśnie z taką premedytacją robione, to owszem, to może być bardzo groźne i bardzo mocne doświadczenie, że rzeczywiście rzucenie na kogoś jakiejś klątwy, przekleństwa, złorzeczenia, czyli wypowiadanie słowami czegoś, żeby komuś coś złego się stało, no to czasami jest to bardzo obciążające. Na przykład jeżeli rodzice to robią nawet trochę bezwiednie wobec dzieci, to się bardzo w dzieciach utrwala. I ja mogę tak czy inaczej na to reagować, ale też warto popatrzeć, kto w tym uczestniczy, kto tego słucha, jak to się ma do innych, bo może mnie to nic nie robi. Właśnie jak to się mówi czasami, jak przecinki, prawda, te przekleństwa w takich czy innych środowiskach. Ja wiem, ja jestem z budowlanki, to w budowlance to był to taki język powszechny. Nie wiem, nawet może do tego stopnia, że jak się nie przekleło jakoś tam, nie użyło się wulgaryzmu, to w ogóle nie docierało do tego drugiego. Niektórzy nawet mówili księża mi, że to jest takie robotnicze alleluja, w tym sensie, żeby powiedzieć coś mocnymi słowami i wtedy to rzeczywiście dociera do drugiego, bo jak się tak po prostu powiedziało, poprosiło czy coś, to po prostu ktoś, kto w takim środowisku cały czas przebywa, to nawet nie reaguje na takie słowa bez tego wykrzyknika, tak nazwijmy, czy wzmocnienia. Więc przypominam sobie tylko taki dowcip, właśnie też góralski, że właśnie ktoś tam mówił klonem na owce i dobrodziej, czyli ksiądz, mówi, no widzisz, no ale Pan Jezus też był pasterzem, tak jak ty, ale nie klął. Pasterzował, ale nie klął. I ten góral miał odpowiedzieć, no, pasterzował, ale nie doił. Bo jak się potem okazuje, dopytałem kiedyś takiego Juchasa na Rusinowej Polanie, on mówi, że najwięcej się klnie przy dojeniu owiec. Więc to też jest taki moment trudny, w którym jest to zmaganie i widocznie góral potrzebuje jakiejś ulgi w tym, właśnie, że klął na owce. Natomiast nie rozśmieszając tego do końca, rzeczywiście może to być też bardzo poważna rzecz. Tutaj martwy przewód sieciowy pyta, przepraszam, że tak mówię, ale o to, czy cytaty to też jest grzech. No, możemy cytować i czasami bez użycia tego wulgaryzmu ten cytat nie ma sensu albo nie ma odpowiedniej siły, więc cytaty to cytaty, mówiąc krótko, jak najbardziej można, natomiast no może też być to tak użyte, że to jest niekulturalne w towarzystwie, a jednak bardzo zachęcamy do tego, żeby jednak być kulturalnym człowiekiem i zachowywać się kulturalnie, natomiast też czasami bywa tak językowo, że bez użycia takiego wzmocnienia czy takiego konkretnego słowa jakieś wydarzenie czy jakaś opowieść traci sens i omijając na przykład wulgaryzm, tak naprawdę nie opowiadamy jakiejś historii takiej, jaka ona naprawdę była. Czasami można to jakoś tam złagodzić, a czasami po prostu się nie da, bo to wtedy traci sens. To tak tylko dopowiadając. Co jeszcze można powiedzieć? No tu często też, chociaż już o tym troszkę wspominałem, emocje grają dużą rolę i czasami właśnie te emocje nas do tego prowokują. Nie umiemy tego powstrzymać. Natomiast rzeczywiście warto no starać się też o jakieś opanowanie, żeby sobie na to zbyt łatwo nie pozwalać, bo też do niczego dobrego może to nie prowadzić zwyczajnie. Wspomniałem już o tym, co to robi drugiemu człowiekowi, który tego słucha i rzeczywiście może to być dla drugiego trudne do zniesienia. I nie tylko dlatego, że jakieś ma wrażliwe uszy szczególnie, tylko no za tym może stać też jakieś konkretne ranienie czy krzywdzenie drugiego człowieka i ktoś jest tego świadkiem, więc bardzo warto się temu przyglądać, co to też może
powodować w tych, którzy są świadkami tego, że ja używam wulgaryzmów, przeklinam, czy coś w tym stylu robię. Natomiast tu jest kwestia też Pana Boga, bo jeszcze mi się przypomina jedna historia. Nasz perkusista z Owcy, Kamil Siciak, kiedyś grał u protestantów w Warszawie w jakimś zastępstwie, w zespole. No i nagle słyszy, że pastor, głosząc swoje kazanie, nawiązuje do dominikanina z Łodzi, który dzielił się tym, że przeklina na modlitwie. I to chodziło o mnie, powiedzmy sobie wprost, że ja się kiedyś w jakimś filmie do tego przyznałem, że czasami ktoś mnie tam spytał, czy przeklinam. Ja powiedziałem krótko, że najczęściej na modlitwie, bo jestem przekonany, że Pana Boga to nie gorszy. I oczywiście, że Pan Bóg rozumie, zna moje życie i jest to jakiś wyraz moich emocji. I mając przekonanie, że Pana Boga to nie gorszy, no nie wiem, nie pytałem go wprost, czy go to nie gorszy, ale stawałem w prawdzie i mówiłem, co przeżywam i że częściej mi się zdarza na modlitwie używać wulgaryzmów niż gdziekolwiek indziej, bo jestem przekonany, czy mam takie przekonanie po prostu, że Pana Boga to nie gorszy. Oczywiście nie nadużywam, staram się nie nadużywać tego, ale też o tym chciałem wspomnieć, bo gdzieś tam się to w tym kontekście przeklinania pojawiło. Nigdy nie usłyszałem jakiegoś od Pana Boga upomnienia, przyznam. Jakoś On to rozumie i przyjmuje, takie mam wrażenie. A ja po prostu wypowiadam to bardzo szczerze i nie chcąc, broń Boże, nikogo obrazić, czy nie zamierzam jakby niczego złego w tym, tylko chcę jakby powiedzieć, jak to we mnie różne rzeczy się dzieją, czy wyglądają, a chcę być przejrzysty wobec Pana Boga. Więc może to jeszcze tylko dodam, a to jest ważne rzeczywiście. Czego właściwie to dotyczy, zastanówmy się, takie wypowiadanie wulgaryzmów. Czy to jest jakieś wypowiadanie kłamstw o kimś drugim, czy jakieś obrażanie, czy jakieś poniżanie kogoś drugiego? Czy to jest wypowiadanie jakichś złych słów nad kimś? Czy to jest życzenie komuś czegoś złego? Warto zobaczyć, jakby przyjrzeć się temu, jak to wygląda w naszym życiu. I starać się to jakoś ocenić. Oczywiście to jest ta negatywna strona medalu i nie o to chodzi, żeby się na niej koncentrować. Warto sobie z tego zdawać sprawę, ponazywać rzeczy po imieniu, z tego, co złe, się wycofać i tego więcej nie robić, dbać o swoją duchowość, dbać o też swoją kulturę, kulturę języka, kulturę zachowania. Ale nade wszystko chciałbym zwrócić uwagę na drugą stronę tego samego medalu, bo słyszymy o tym w Słowie Bożym. Pan Jezus mówi: błogosławcie, a nie złorzeczcie. Żeby nie wypowiadać złych rzeczy nad kimś, wobec kogoś i żeby tym samym nie czynić czy drugiego człowieka, czy w ogóle tego świata gorszym przez moje zachowanie, przez moje słowa. Więc drugą stroną tego medalu jest błogosławienie, czyli życzenie dobra i wypowiadanie dobra. I nie o to chodzi nawet, żeby na przykład tyle słów błogosławieństwa powiedzieć, ile powiedziałem wcześniej słów złorzeczenia. Nie, bo to nie o to chodzi, żeby to ważyć i mierzyć. Natomiast rzeczywiście, żeby się koncentrować na tym, co dobre i żeby nauczyć się błogosławić, a nie złorzeczyć. Mamy do tego, powiedzmy sobie szczerze, naturalne skłonności do złorzeczenia, do narzekania, do widzenia negatywnie czy źle różnych rzeczy. No i z tego rodzą się w nas złe słowa.
Natomiast jednocześnie łaska Boża i błogosławieństwo potrafi i drugiego i wywyższać, i wzmacniać, i nade wszystko na tym się koncentrujemy. Więc nie kręćmy się wokół grzechów takich czy innych, czy wobec tego, co złe, ale koncentrujmy się na tym, co jest dobre, co jest błogosławieństwem i co czyni i rozszerza dobro w tym świecie. Może tyle odpowiedzi czy podpowiedzi na to pytanie. Oczywiście czekam i zapraszam, by w komentarzach zadawać kolejne pytania. A tymczasem dziękuję za dzisiejsze 5 Pi. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!